Biznes Center Club, tuż po konferencji prasowej możemy chwilkę porozmawiać. Powiedz, jak się czujesz, jeżeli chodzi o formę, o przepracowany ten okres treningowy w Gruzji tak naprawdę? No aktualnie w sumie mogę powiedzieć, że się dobrze czuję. Na tym zgrupowaniu ciężko pracowaliśmy, też był turniej po drodze. Także no wydaje mi się, że jest wszystko ok, zdrowie jest, dopisuję, także to jest w sumie najważniejsze. A że tak powiem, te cele założone, myślę, że przyjdą. Jest mocno jakby napięty grafik, prawda? Tam nie dość, że zgrupowanie, to jeszcze do tego turniej, także było troszkę tych startów. Nie boisz się o to, że to za szybko, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, bo teraz tylko 2 dni odpoczynku? Znaczy nie obawiam się tego. Wiem, że jestem dobry w sumie formie, dobrze się czuję, także nie mam jakichś tam obaw w stosunku do tego. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, kto może być twoim najgroźniejszym rywalem? To jeszcze tak naprawdę nie wiem, to będę wiedział dzień przed, tak, właśnie po losowaniu, bo to już nie wiem, czy to się robi wagę, nie robi, bo akurat to jest na limit, także nie wiem, kto tam przyjedzie. To inaczej zapytam, kogo się byś najbardziej bał, jakby ci się trafił? No, że tak powiem, 6 razy mi się udało wygrać Mistrzostwa Polski, no, także nie obawiam się, jeżeli chodzi o rywalizację tutaj w Polsce. Dobrze, ważna jest pewność siebie, po Mistrzostwach Polski od razu pewnie zgrupowanie, bo słyszałem, że jesteście, więc znowu jakby nie ma chwili odpoczynku, cały czas w ruchu, nie ma wakacji. No tak to wygląda właśnie, że przyjeżdża się do domu tak naprawdę na parę dni, jedzie się dalej, no, także tak powiem, poświęcenie. No właśnie. No jesteś utytułowanym zawodnikiem. Mistrzostwa świata niedługo. System kwalifikacji. Jak myślisz, jak to będzie wyglądało w twoim przypadku? No w moim przypadku, no, że tak powiem, to trener tak naprawdę decyduje. Jest nas 2 na kategorię, ja i Murat Gadzijew. I to wszystko zależy od trenera tak naprawdę. Czujesz taką wewnętrzną rywalizację? No tak, czuję właśnie, taką sportową rywalizację typową. Ale to jest dobre, tak, bo to motywuje i jakby większe cele można osiągać. No to, tak, właśnie tak jak pan powiedział. Dzięki wielkie za rozmowę, życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo.